Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Cały czas jesteśmy w Turcji i moja mama ma dla was nową piosenkę od pani Delkasz i nazywa się Ço Asire Dame Toam. I ona się przygotowała do tej piosenki i chciała dla nas dzisiaj ją zaśpiewać. Więc bądźcie z nami. Tada! Ço asire dame toam, rame toam, ey mahram razam. Manam on shami ke ze shab ta be sahar dar suz o godazam. Ey fitne bekush ya benavazam. ای فتنه بکش یا بنوازم بی گناهم بده پناهم که از موی تو شفته ترم کن نگاهی به خاک راهی ای سایه لطفت به سرم بی گناهم بده پناهم که از موی تو شفته ترم کن نگاهی به خاک راهی ای سایه لطفت به سرم چه کنم عشقی غیر از تو نخواهم به خدا محنت ریزد ز نگاهم امیدم کو جدا از او پر پر شده ام خاک سر شده ام آزارم کن چو چشم خود بیمارم کن من ز جفایت دل شادم از غم عشقت خرسندم از همه عالم بگسستم تا که به مهرت پابندم عشق و امید و صفایی ای عشق من چه بلایی کی ز وفا جانب ما بازایی احسن سوپر Trzeba wspominać, że śpiewanie dla kobiet w Iranie jest zakazane. Więc fakt, że ona śpiewa tutaj jest grzechem przede wszystkim dla Irańczyków, dla nich, jakby dla tych radykalnych muzułmanów. No ale to jest moja mama i ma piękny głos i jeśli nawet nie miałaby pięknego głosu, ma dużo miłości w sercu i dużo życia w sercu i trzeba to świętować przede wszystkim. I tak ja to do tego podchodzę. Uważam, że każdy, który ma jakąkolwiek intencję w sercu, że widzi coś w sobie, musi w to pójść i musi wspierać, jakby musi mieć też wsparcie ze strony innych, ze swojego środowiska, żeby się rozwijać w to, co kocha i widzi siebie tam. I ja bardzo zawsze wspierałem moją mamę w to, że ona chciała śpiewać. Więc teraz bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy razem uprawiamy grzech. Chcemy, żebyście byli tutaj z nami i bądźcie na więcej i więcej. Trzymajcie się. I no, jeszcze... Ach, to fakt, że w ogóle myślę o tym, że śpiewanie kobiet w Iranie jest nielegalne i jest zakazane, to szlak trafia człowieka, ale no, tak jest. Więc trzeba się cieszyć tą...
tą tajną wolnością, którą mamy tutaj w Turcji. Trzymajcie się, miłego dnia.